Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy w Grimdawn. Kolejny odcinek z tej gry. Znów powtarzam, że możliwe, że ostatni, a możliwe, że nie. Dzisiaj jeszcze mamy parę zadań do zrobienia. Musimy oddać questy. Ten z tym wisiorkiem. Później ten odzyskać relikt od deserterów może się uda. No i zostaje nam ostatnia lokacja do zwiedzenia. Zdobyliśmy pieczęcie w poprzednim odcinku, te dobrze ukryte. No i tutaj ten grobowiec heretyka zostaje w zagnionej oazie. Nie wiem, jak to jest duże. Nie wiem, ile tam będzie trzeba przejść. Wiem, że tam mamy klucz, także będzie ciekawie, bo tam będzie ta zamknięta lokacja, w której jak umrę, to no to dupa. Także zobaczymy. Ale na początek, może nie niestety. Na początek musimy posprzedawać trochę tych rupieci, bo się nam nazbierały. Także rzućmy okiem, co tu mamy. Emblemat zwinnej łowczyni do medali, ale to mamy już dodane. Tu na 90 poziom gracza nam się odblokowało. O, ale biały lotus możemy kupić, także weźmiemy, skoro możemy. I tutaj jakieś do wszystkich broni dwuręcznych można dodawać. Co mamy tutaj w ogóle? Pęknięty magnetyt. Całą listę mamy rzeczy, które są. Silny jad mantykory. No dobra. Silna łuska gorgulca tutaj jest w ogóle. I co tu jest, jeśli chodzi o... No nie ma nic, jeśli chodzi o... O błyskawice. No dobra, na razie tego nie będziemy ruszać. Sprawdzamy tak na szybko. To jest nic ciekawego. To do sprzedania, bo budowy ciała takiej nie uzbieramy. W poprzednim odcinku większość sprzedawałem. Może wrzućmy sobie nasze aury, bo wtedy wiadomo mniej więcej ile mamy wszystkich tych umiejętności podniesione. To do spodni, to też nie. To jakieś na ramienniki. Opoka Kalidora wypadła. Ogień. No, trochę wzrastają obrażenia. Spadają od chaosu, ale co tu my mamy włożone? Odporność na przebicie, odporność na krwawienie. Ale nic od chaosu tutaj by nie było, tak żeby spadło. Nie, to nie chcę. Tutaj jakiś amulet wypadł jeszcze. No nie, tutaj automatycznie wszystkie statystyki spadają. Rękawice. Sprawdźmy. No też nie. To jest na za wysoki poziom. Buty. Nie chcę. Następne buty. Nie chcę. Pas. Nie chcę. No w sumie to mogę od razu sprzedawać. Nie muszę przerzucać z powrotem do plecaka. Dobra, jakieś jeszcze amulety powypadały. Pierścienie. Nie. Jeszcze jeden amulet. I medal. Nie. To wszystko jest do oddania. To mamy puste teraz tu. No, trochę tego nazbierałem. Nie dziękuję. Też tego nie chcę. Teraz to. Nic tu nie ma ciekawego. To jest no... 704 budowy ciała to możemy mieć, ale nie wiem, czy my to będziemy jeszcze w ogóle używać. To jest niezłe, tylko że też spada. Spada chaos. Nie wiem, czy będzie nam potrzebny ogólnie rzecz biorąc teraz. Może już nie będzie potrzebny. Okej, to zostawiamy. Jakiś medal. Też nie. No i dwa pasy. Sprzedam oba. Dobra, jeszcze jedna. Przepraszam, jeszcze jedna zakładka. Już to wszystko można posprzedawać. Pieczęcie oczywiście zostają, ale pieczęć to i tak nikt nie będzie chciał od nas odkupić. To wzrasta chaos tutaj. Wszystkich obrażeń. Obrażeń od żywiołów plus 36. Hola. Oddaj mi te na ramienniki.
Albo nawet te niebieskie jeszcze, zobaczymy. Tak powiem wam, że jakbyśmy to tak zamienili. 17,5 tysiąca obrażeń nam się zrobiło. Odporności mamy po 84. No i to wtedy na ramienniki można było jeszcze coś włożyć. To mamy włożoną jedwabną opaskę, odporność na przebicie i na krwawienie by wzrosła. No to zostawimy to, co mamy. Okej. Okay. To idzie do sprzedania. Rękawice na 75 poziom nie możemy użyć. Tu jest jeszcze jakiś pas, tu jest jakiś pas, który jest na 75 poziom, nie możemy użyć. To jest na 75 poziom, nie możemy użyć. Naszyjnik matki zabieramy z sobą. To wszystko zabieramy z sobą. Dużo rzeczy mamy jeszcze do poczytania. Zaległych rzeczy jeszcze sprzed zabicia bossa. Ale to... to musi poczekać. Chcę sprawdzić, czy mamy coś, co możemy tutaj włożyć, co miałoby sens. Tutaj jest kowal ogólnie rzecz biorąc, podejdziemy do niego i zrobimy coś sensownego z tego. To zostawimy, to zostawimy, to zostawimy. To jeszcze zostawimy w naszej zbrojowni, chociaż już jest pełna. To idzie do sprzedania, pewnie nie będę tego rozbierał nawet. Tylko jeszcze poczekamy. Bo chciałbym zobaczyć, czy u kowala mogę coś sensownego zrobić. Ten medalion zostawię na razie. Aha, tutaj w medalionie nie mamy nic. I wchłupnięcia burzy, czyli tu możemy coś dołożyć. Zaraz, oj nie to. Zaraz będziemy kombinować jeszcze z tym. Jedna miksturka, zostawimy ją tutaj. To jest jeszcze do oddania. Amulety i pierścienie, to nie, ale ten sprzedaję do medalionów, tak? Panie kolego, ty tu miałeś coś do medalionów, jak dobrze kojarzę. Do wszystkich dwuręcznych broni. No nie, ty nie masz nic. Amulety, pierścienie. Nie pamiętam, gdzie do tych medalionów to kupowaliśmy. Czy ja mam tu coś? Może ja mam tu coś? Amuletów i pierścieni. No nie. Co mogę z tego dodać? Z tego mogę dodać to, a to jest szybkość biegu, odporność na żywioł, odporność na krwawienie. A co tu miałem ogólnie rzecz biorąc? Ładunek, to jest ten ładunek elektrostatyczny, jak to podmienimy? A no to spadnie chaos. W tym momencie spadnie chaos i musielibyśmy w naramienniki włożyć coś, co by podniosło chaos nam. Aczkolwiek 17 tysięcy mamy. A tak mamy 17500, trochę więcej. No może ten ładunek elektrostatyczny nie jest nam jakoś tak super potrzebny, aczkolwiek no... Aha, to jest zestrojony magnety, to bym mógł wyjąć to. Dobra. Tutaj któryś koleś potrafi wyciągać rzeczy. Tak, ty, no to musiałbym to zepsuć. Biorę składnik. No dobra, zdecydujmy się w taki sposób. I jeszcze przejdźmy, tu chyba kowal stoi. Nie, ty nie jesteś kowalem. Gdzie jest kowal? Halo? Gdzieś tu był kowal, ale nie pamiętam gdzie. Chyba, że tu nie był. Tak sobie pomyślałem, że jeśli nie skończymy wszystkiego dzisiaj w tym odcinku, a istnieje... O, tu jest kowal. A istnieje taka opcja, to w następnym jeszcze mam jeden pomysł. Jeszcze byśmy zrobili te 15 skorup, jakby się udało. Dobra, to są na ramienniki. Zobaczymy, co się wyświetli. Nic się nie wyświetla pod tym. Dobra, to musimy przeglądać. Amulety, medale, nakrycia głowy, wszystkich elementach pancerza, odporność na obrażenia od zimna, no nie. Wszystkie elementy pancerza, to wartości pancerza, obrażeń fizycznych, wybywajcie to całkowitych odbitych obrażeń. Zdrowia odnowionego co sekundę, do wartości pancerza, odporność na obrażenia od kwasów i trucizn. No spoko, ten lepki jad jest. Zróbmy go. No, we wszystkich broniach, tarczach i przedmiotach magicznych, do wszystkich elementów pancerza, zdrowie i kondycja. Nie, zresztą za mało.
używany w tarczach. We wszystkich elementach pancerza do obrażenia od ognia do czasu trwania podpalenia. No to też nie. Obrażeń krytycznych, duchowości. Do wszystkich elementów obrażeń od błyskawic. Odporność na obrażenia od błyskawic. No to nie. Jakbyśmy zadawali obrażenia, to bym to mógł wziąć. Są pierścienie. Tak, patrzę na szybko. Może coś z tych lepszych. Amulety, medale. Magiczna iskra. Osłony głowy. No nie ma tyle. To musimy zrobić. To będziemy mogli przejść od razu do piątego poziomu. To zrobimy. A to już mogę połączyć, sobie zostawię tutaj. Dobra, no to zróbmy to tak, jak jest w tym momencie. Co ty masz do sprzedania? Czy masz coś? Nie, ty nie masz nic. Ale ty się możesz mi tu przydać. No bo teraz tak, to byśmy dodali do tego. A, ja nie mogę tego dodać. A dlaczego? Aha, bo tak mogę. Dobra. To ładunek elektrostatyczny automatycznie mamy. Nie mamy tego dodatkowej rzeczy tutaj, ale nie wiem, gdzie to można było kupić. No i tutaj byśmy dodali do wartości pancerza zdrowia odnowionego coś. Dobra, może nam się zdrowie będzie troszeczkę szybciej odnawiać. No i mamy 17695, także całkiem nieźle. Podmieniając to na to, no to mamy spoko. Dobra, to ja jestem zadowolony z tego, to się mogę nauczyć. To mogę sprzedać, bo to już mi niepotrzebne. Teksty zostawiam na razie, nie będę nic czytał, bo no bo nie chcę czasu bardzo marnować i idziemy sobie od razu szczelina w mieście Korwan, szczelina w piekielnym Ugorze. Pójdźmy tu, zobaczymy, bo nie jestem pewny, w którym miejscu możemy przejść do tej miejscówki tutaj, czyli to nie jest tutaj jednak. Czyli musimy się przenieść tu. Ok, jest Dolina Umarłych. Tutaj jest oddania quest. Tu jest ten do oddania quest z tym wisiorkiem. No podejdziemy od razu, jak tu jestem. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się zobaczyć cię tak daleko od Erulanu. Śledztwo doprowadziło mnie do zagłębia Korwan. Davis jest blisko, czuję to. Sądzę, że mam coś twojego. W takim razie jestem zbyt późno. Nie wiedziałem tego naszyjnika od dekad. Ojciec nigdy nie wziąłby w tym udziału, chyba że... Przykro mi, ale on nie żyje. Miałem przeczucie. Jakieś takie napięcie z tyłu głowy. On stawił czoło Drawisowi i oddał życie, by zatrzymać to szaleństwo, które zostało zasiane w jego dziecku przez laty. Przed laty. No ale co się stało z Drawisem? Czy on to przeżył? Czy wciąż mam w tym swoją rolę do odegrania? Drawis też nie żyje. Pozabijaliśmy wszystkich. Niebiański lotus dostaliśmy, okej. Okay. Och, nie będę udawała, że mam sprzeczne uczucia. Część mnie pragnęła naszego ponownego spotkania, jednocześnie jestem szczęśliwa, że to dobiegło końca. Drawi został pochłonięty przez zdradę i potęgę. Stało się dobrze. Co się stało, to się nie odstanie. Dziękuję ci za przyniesienie tego wisiorka. Daje mi poczucie zamknięcia sprawy mojego ojca, nawet jeśli nie to jest to zakończenie, którego chciałam. Gdzie się teraz udasz? Drawis był zawiedziony, był wiedziony nienawiścią, która się w nim rozpaliła. Ja czułam w tym poszukiwaniu taki sens, jaki od dawna nie czułam. No ale teraz mam to już za sobą. Powrócę do gospodarstw, zobaczę znowu moją małą dziewczynkę. Nie jestem jednak pewna, czy kiedykolwiek wrócę do normalnego życia. Mam nadzieję, że Olivier nie zrozumie. Powodzenia. Dobra, udało się jej pomóc. Nic więcej nas nie chce. Idziemy teraz w to miejsce, bo tam jest pismo uczonego Diona. A to już chyba mamy ten drugi pis. Raczej na pewno, także nie będę go nawet brał. Dobra, idziemy tutaj. Prostą drogą spróbujemy... Aha, no, tak wygląda moja prosta droga. Próbujemy tam dotrzeć, tylko nie w tę stronę, oczywiście. Próbujemy tu dotrzeć, tu się biją, to im pomożemy troszeczkę. Okej, okay. Nie uciekaj, i tak cię złapię. Mam nadzieję, że uda się nam przeżyć tamtą lokację dziwną. Z kościanym kluczem. A, tu jest bohater w ogóle. Zabrałem się za zbieranie śmieci. O,
On mnie tutaj bije, o proszę bardzo, ile z niego wypadło śmieci. Piętnaście minut poświęciliśmy na przejrzenie wszystkiego, także dosyć sporo. Czasu nam się zajęło porobienie tego wszystkiego, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Gin, paskuda. Idziemy dalej. Idziemy dalej, a to już niedaleko, to jest w sumie gdzieś tutaj. Jeszcze tu są jacyś. No, tak nie zabronili się wszyscy. No to piorunami odpalimy. Pioruny dają radę. Dużo ich tam niszczę z tyłu. Dobra. A tu był jeszcze jeden, ale już nie żyje. Obawiam się troszeczkę tej lokacji tam, powiem wam, troszeczkę się obawiam. No dobra. Używamy pieczęci. Zdobyto pierwszą pieczęć, aha. Nie wiem, tutaj się zadanie zaktualizowało, albo coś mu się zrobiło. W każdym razie zużyliśmy wszystkie pieczęcie. No i możemy wejść do środka. Tutaj jeszcze klucza nie potrzeba, tu jest jakaś ścieżka przeklętych. Tutaj klucza nie potrzeba, ale prędzej czy później gdzieś tu będzie potrzebny. Skoro nam kazali go wziąć, to obstawiam, że będzie gdzieś potrzebny. Podejrzanie cicho, żadnych przeciwników. No dobra, już są. O, to jest ich więcej niż się spodziewałem. Znaczy, no nie, spodziewałem się dużo także. Powinniśmy level wbić dzisiaj. Jak dobrze pójdzie, 75 level powinien wpaść. 74, przepraszam, 5 to. 5 to raczej nie wpadnie. Dobra, teraz tu. To rozwalimy. Jakieś płyty z odzysku weźmiemy. No i nic więcej nie ma. Dzień dobry, panowie. Takie pierwsze uderzenie mają dosyć mocne. Jak ono we mnie wchodzi, to tak... O, właśnie. Bywa groźnie przez chwilę. Także zapowiada się tutaj całkiem ciekawie w tym grobowcu. Wchodzimy. Zaginiona oaza. No dobra. Jak nie przejdziemy, no to nie przejdziemy. No to będzie jedna rzecz, której nie zaliczę w tej grze. Mogę. Dlaczego by nie? No, postawię sobie w ogóle tutaj szczelinę na wszelki wypadek. A teraz ty, bo ty jesteś wkurzający mocno. Jego jedno uderzenie tylko wchodzi takie ostre. Że jest mnie w stanie nim powalić. Ja bym miał połowę życia raport tuła, a to znamy. Znaczy może tego akurat nie znamy. Bo on tam pisał te swoje zapiski, ten pamiętnik, ale to może to nie jest to. Mamy szczelinę tutaj w ogóle. Także spoko jest. Mamy tu szczelinę. No to znaczy, że lokacja jest duża, to inna sprawa. No, jest boss. Raza, zabity jeden. Jeszcze podobijać jego kolegów. Znowu łatwo idzie, także zaraz pewnie zginę na czymś. Po niedocenie przeciwnika, także idziemy te szczeliny najpierw uruchomić, niech sobie będzie. Dobra, zabierzemy, ten jeszcze żyje, a już nie żyje. Dobra, mamy kolejną szczelinę tutaj,
Jak to wygląda na mapie? Tutaj zaginiona oaza jest, ale to jest jeszcze nie grobowiec, bo grobowiec będzie miejscem właśnie, gdzie będzie potrzebny klucz. Tak mi się wydaje. Nie jest pewnie gdzieś daleko, ale nie wiem, jak jest rozległa ta lokacja. No i jakiś boss będzie na końcu, który obstawiam nas może pozamiatać. Tam już będę musiał docenić przeciwnika na dzień dobry. Już nie bawić się w stanie w miejscu i nie uciekanie przed jego ciosami, bo może mnie jednym strzałem zabić, a to będzie wszystko, co tu będziemy mogli zrobić. Bo wiadomo jest, że żeby później tam dotrzeć, to trzeba wylogować się z gry i zalogować jeszcze raz. To jest wykonalne, aczkolwiek tutaj też leżał, ale chyba już wziąłem od niego, co miał do oddania. Aczkolwiek to tylko przedłużył moje zmagania z grą. Tutaj zobaczmy, czy nic nie ma. Chyba nic nie ma. Troszeczkę mapę sobie przesunę chyba na północ. Tak jak lubię. Okej. Wejściem do tego grobowca jeszcze się cofniemy do miasta, posprzedajemy wszystko, bo tam... Przepraszam, tam też nie będzie można wyjść stamtąd. Tam też nie będzie można wyjść, w razie czego. Lepiej mieć pusty plecak. A, leci jakiś bohater. O, kurde, stuknął mnie mocno. No. Zanim popadali, to pozbierałem jeszcze wszystkie, znaczy przynajmniej większość śmieci. Dobra, chodźcie. Ja tylko chcę zobaczyć, co tu jest. Nie ma nic. Wszystko przyleciały. Jednak coś było. Okej. Okay. To jest jedyna taka lokacja w tym dodatku, gdzie klucz był potrzebny. W ogóle od momentu wyjścia z bastionu... Znaczy bastion chaosu... Bastion smutku to był. To była ostatnia lokacja, w której potrzebny był ten klucz. Później w pierwszym dodatku nie było w ogóle takiej lokacji. Znaczy przynajmniej nie trafiłem. Może była, może jest taka ukryta jak ta. Aczkolwiek ona tak połowicznie jest ukryta, bo dojście do niej, wejście do niej jest ukryte, ale... Ale dotarcie do tych pieczęci. Wejście do niej nie jest ukryte właśnie, tylko zdobycie pieczęci jest ukryte. O, tu jakiś kurde szeryf stoi. Da się cię zamrozić? No w ogóle nie mogę cię trafić. I no stoisz zawsze. Tak raczej nie jesteście jacyś ciężcy do zabicia. Zwłaszcza jak stoi i nic nie robi. To i to. Dobra. Wiedziałem, że będę przechodził koło niego i się uruchomił. Ten o dziwo mnie nie zaatakował w żaden sposób. Dobra, i tam jest wejście do grobowca. Nawałnica osiągnęła 6 poziom. Tam jest wejście do grobowca. Tam już nic nie zrobimy. Jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden tu był. On z tego wypadł... A, no już jakiś. Oczywiście wszystko sobie... pozaglądamy wszędzie. No jestem ciekaw, czy ten tekst to ja mogę czytać, czy ja go już znam. Raport? Nie znam tego. Także to też jest do poczytania. No, mamy już bardzo dużo fragmentów do poczytania. Wszystko zależy od tego, jak ogarniemy ten grobowiec. Czy mi się uda, czy mi się nie uda. Czy będę to czytał
No, ten się uruchomił. Mi się uda ogarnąć grobowiec, jak dużo on jest. Także te wszystkie teksty zaległe do poczytania zostawimy sobie może na później. Może sobie zostawimy na później, a na następny odcinek, nie wiadomo, jeszcze zobaczę, jak to się cała ta sytuacja rozwinie. Dobra, ja to zostawię. Zostawię szczelinę, aczkolwiek nie wiem. No i tutaj są zdradzieckie włości. Potwory są wzmocnione ogniem, zadają dodatkowe obrażenia od ognia i odbijają ten typ obrażeń, są jednocześnie bardziej podatne na zimno. Okej, okay, no to jest grobowiec chotetyka, to mamy ogarnąć, a tamta lokacja może być tylko dodatkowa tutaj prawdopodobnie. Może się uda przejść. Grobowiec, no, grobowiec... Nie wydaje mi się, żeby był jakiś gigantyczny, ale mogę się mylić, zwłaszcza, że... Ty się obudzisz? Nie. Zwłaszcza, że może być na przykład 3 piętra grobowca. Wtedy wcale nie będzie taki mały. On będzie na samym dole. Jakiegoś bossa się tu spodziewam, no jakby nie było. Tam jest totem, także już się zapowiada, że lokacja może być duża. Wszystko chcę zwiedzić oczywiście. Nie wiem, czy tam było przejście. Chyba nie było przejścia. No, to zabijemy, rozwalimy. Nie wiem, czy tam dało się bokiem przejść. Muszę sprawdzić. Jak dotrzeć do tych miejsc. Bo tu chyba się nie dało przejść. Tylko dało się w dół. No, to możliwe, że dookoła musimy przejść. Dobra, zobaczmy. Zaraz się okaże wszystko. Mamy totem. Jak tu... A, mamy kapliczkę jeszcze jedną. Spaczoną kaplicę. Także będziemy mieć jeszcze jeden... Będziemy mieć jeszcze jeden... punkcik tam. Do dodania. Tu sobie zostawimy szczelinę na wszelki wypadek. 3 ich jest. 2. 1. Jadem płonącej wściekłości. 0. Totem rozwalony. Ktoś jeszcze nie bije. Halo. A, uruchomił się koleś. No dobra. Zginąłeś? Nie, teraz zginąłeś. Co to jest? Nakrycie głowy jakieś. Okay. I... Nasycona drapaczka do pleców. Elgicta. Przedmiot magiczny. No nie, drapaczki do pleców nie potrzebujemy. Drapaczka do pleców. Spoko. No już mam dużo w plecaku, tak ogólnie to zaraz będziemy musieli się przenieść do sklepu, posprzedawać to. Aczkolwiek na razie jesteśmy w miejscu, gdzie cały czas możemy się cofnąć. Nie odpalaj kaplicy. Kaplicy jeszcze proszę. Już mało kliknąłem, ale tam i tak chyba trzeba rozpocząć. Dobra, chodźcie. Chodźcie tu za mną. Stańcie sobie w przejściu. Za bardzo nie robili bałaganu, nie stawali mi za plecami właśnie w taki sposób. To nie mogę się wycofać. Dobra, uciekaj. Uciekaj. Trudno dają radę, bo nawet na odległość ich zabijam. O, jak widać. Jeszcze jakieś robaki. Dobra, chyba wszystko. No, czy może ktoś tam jeszcze został? Przy kapliczce i nie podszedł do nas? Nie, no już ogarnięta. A nie, jest jeszcze jeden. A chyba, że on się uruchomił sam z siebie po tym, jak już kapliczkę zepsułem. Nie, dopiero teraz jest. Tak, mu się wyświetla przecież napis.
Okej. Okay. No już jak widać mamy bardzo dużo przedmiotów do wyprzedania. Jakiś zwój wypadł. Glif do skoku mantykory, czy jakoś tak. Nie ma nic. Ciekawi mnie, jak rozległe to jest. Nie bardzo znam historię Grimdowna powstawania, bo to jest ostatni dodatek. Jestem ciekaw, czy ten dungeon dodali po jakimś czasie, na przykład w jakimś darmowym patchu. Lokację, czy ona była od samego początku. Tego nie wiem. Wiem, że jest ukryta, no bardzo dobrze jest ukryta, jeśli chodzi o pieczęcie do niej. Mówię, aby inny było na mapie, to w życiu mnie nie wiedział, że tam ominąłem trzy lokacje. I w sumie ciekaw jestem teraz, ile tak naprawdę lokacji ominąłem. Ile było jeszcze takich ukrytych, których nie znalazłem w ogóle. Bo obstawiam, że były jakieś. Dobra, tu nie ma nic. Dobra, po tej skrzynce nauki Margoneta jakieś. No bo to są te pieczęcie od niego. Także tutaj sobie postawimy szczelinę i pójdziemy szybko do diabelskiej przełęczy. Sprzedamy tylko te przedmioty, które są do niczego niepotrzebne. Czyli standardowo. Te, których na pewno nie będę w żaden sposób używał, których nie chce mi się nawet sprawdzać. Jakieś tam czapki. Te nakrycia głowy raczej nie będą potrzebne. No to możemy sprawdzić. No nie, też nie, nic ciekawego. To odpada. Tu budowę ciała trzeba mieć dużą. To na pewno mnie nie interesuje. 74 poziom, wszystko. Tu budowa ciała. Dobra, i tutaj też wszystko. To wszystko idzie do sprzedania. I tu jest pusto. Dobra, na razie tak zostawimy. Idziemy dalej. Idziemy dalej badać teren tutaj. O, proszę bardzo. Tarcza wypadła. Jak to wygląda na mapie? Tak wygląda na mapie. No to tu nie byliśmy. Co widać było przeciwnicy. A, jest ty. Mamy 74 poziom, bardzo ładnie. No to tak, na pewno dodamy sobie do budowy ciała, żeby mieć tego życia jeszcze troszeczkę więcej. Ten jeden punkcik. Dużo to nie daje, no ale. I tu bym chciał dodać oba punkty. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Tu nie ma nikogo. Jakieś zaproszenie. Ja wiem, że powinienem to czytać wszystko tutaj, no bo to są teksty, które są do tej lokacji. No ale. Zresztą to zaproszenie to możemy przeczytać. Wielki Max z pewnością ma talent do kazań. Obawiam się, że tylko upajam się jego kwiecistymi przemówieniami, nadmiernym pochlebstwem, ale jeśli sześciu innych już dołączyło do niego w tym przedsięwzięciu, to musi być pewien sens w jego dążeniach.
Jego metody zawsze były, że tak to ujmę z powodu braku lepszego słowa, niekonwencjonalne. Ale jeśli mamy obalić system, który istnieje od stuleci, być może niekonwencjonalnym jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Mnie też męczy duszenie się kapłanów korwanów w studiach nad rozległą niebiańską zasłoną. Myślę, że często zapominają, że nie są bogami, co daje im prawo do osądzenia nas za to, że chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o naszych twórcach, czy obawiają się kłamstw, które możemy odkryć? A teraz, gdy pogłoski o świątyni Eldritcha zbierają na sile, być może jesteśmy u progu zmian, których desperacko potrzebujemy. Potrzebuje nasze stagnacyjne społeczeństwo. Perspektywa bycia częścią nacisku na tę prawdziwą zmianę powoduje, że mój kręgosłup aż mrowi od możliwości. Takie coś. Takie coś. A drugie, co wypadło, raportu, a to nie. To jest druga część tego raportu, nie. Szukam tego. Coś od niego też jeszcze wypadło, tylko nie wiem, gdzie to nam wleciało. Ja tu nigdzie nie widzę. Oba raporty. Coś było jeszcze do poczytania. A, tutaj jest. Nauki. Morganetta. No, nie chcę na razie tego czytać. Dobra. Idziemy dalej. Poczytamy później. Jak już będę zmuszony czytać wszystko, to poczytamy wszystko. Czyli jak już nie będzie nic innego do roboty. Ciekawi mnie, jak duży jest ten grobowiec i czy uda się dotrzeć do końca. No bo chciałbym, jakby nie było, dotrzeć do końca. Jeszcze tu się pojawiłeś. Jeszcze kolejny wstał. Minęli. Nie ma nic. Tam jest zejście na dół i prosta droga, raczej na pewno to będzie ciąg dalszy. Ty się obudzisz? Tutaj dynamit potrzebny, dynamit mamy. Nosimy ze sobą ostatnio dużo. Kreptona, spoko. Do czegoś tam się przydawała. Ty się obudzisz, wiedziałem. Ty wstaniesz. A to jak nie podejdę strasznie blisko, to chyba go nie uruchamiam. Muszę na niego wejść. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Ustawimy na wszelki wypadek. O, jest boss. Strażnik pieczęci. Hola, bo mnie biją. Dobra, cofujemy się. O, jak mnie jak mnie trafił. Nawet się wysłowić nie mogę. Jak mnie trafił skubany wszystkimi. Wszystkimi tymi kulkami, no. A już się leczyłem. Już się leczyłem, tylko trochę za mało się wyleczyłem. Chodź tu, koleś. A zabite. No i tam jest wejście do tego miejsca. Dwuręczny miecz fioletowy wypadł. No i tutaj miejscówka wymaga kościanego klucza, także wejdziemy tam. Uda się, to się uda, nie uda się. No to cóż.
Tylko tak, najpierw zanim tam wejdziemy, to oczywiście idziemy wszystko wyprzedać. Obstawiam, że się nie uda, no bo... Dlaczego miałoby? To zostawimy, bo to fajnie wygląda. A, już nie będę się z tym bawił. Sprzedaję wszystko, jak leci. Sprzedaję wszystko, jak leci. Te miecze zostawię tylko, bo fajne. Dobra, idziemy do skrzynki. A czy tutaj? Nie, tutaj to mam. To mam wszystko poznane. A tu nic nie mogę kupić, bo nie mam reputacji aż takiej. Idę do skrzynki, zostawię w skrzynce wszystko, co mi jest niepotrzebne. Czyli tak, zostawimy sobie ten dwuręczny mieczyk, bo fajny. Fioletowy. I teraz tak, to. Nie, to nie. To można już tutaj odmienić i podstawić. Wleciał jakiś słoik. Leciał mi jakiś słoik jeden. No dobra, nie jestem gotowy na to, żeby tam iść, no ale nie mamy innego wyjścia. Trzeba się tam ruszyć, zginę to zginę. Zobaczymy, jak długo uda nam się tam przetrwać, ogólnie rzecz biorąc. Bo oczywiście to się zamknie, już nie będzie się chciało otworzyć. Wejdziemy, zobaczymy. Otwieraj się. Co daje słoik? Odporność na obrażenia od błyskawicy. No, już dobrze. Taki start, tak? Dziedzictwo królów, wejście. Tutaj jest wejście jakieś. To takie na rozgrzewkę. Coś pole się wyskakują. Takich zwykłych mobków nie boję się. No boję się... A mogę wejść? Nie. A mogę. A nie, nie mogę. Boję się jakiegoś bossa tutaj bardziej. No dobra. Co tu jest? Siema. Kim jesteście i czy jesteście groźni? No nie. Wy groźni nie jesteście, no. O kurde. Cofam, co powiedziałem. Ale was jest oczywiście cała kupa tutaj pewnie. Poginęli. Dużo się dzieje, ale tutaj w tych lokacjach zawsze dużo się działo. Jest grobowiec, to... Nie wiem, jak to jest rozbudowane. Na razie to tu nie wygląda na to, żeby w ogóle było rozbudowane. Co tu jest? Zakazane włości. Gracze mają spowolnione ataki, ale większą odporność na eter. Potwory mają znacznie zredukowany czas odnowienia czarów. I zwiększono szybkość ich zrzucania, zadają za to dużo mniej obrażeń fizycznych. No dobra, to akurat na rękę. Jak mnie mniej biją, to płakał z tego powodu nie będę. O, druga strona. Mi zadają dużo mniej obrażeń, no to dlaczego by nie? Aczkolwiek to się pewnie wyrównuje. Muszę uważać. Muszę uważać nawet na jakichś takich zwykłych mobków. Na wszelki wypadek oczywiście, żebyśmy nie padli tutaj bez sensu. Liczę się z tym, że no mogę umrzeć. No. Nie mam jakiejś super wykoczonej postaci, nie mam jakiejś super dużo życia. Nie mam jakiegoś super... Jakiś dziwny
Dziwny dźwięk. Aha, to ogólnie takie te dźwięki są. Nie mam to mieć też jakiegoś super skilla. Umiejętności grania w to. Ale może. Przejdziemy, a może nie. Cofajmy się troszeczkę. Właśnie, bo te kulki tam poleciały i wróciły z powrotem. Na nie trzeba uważać. One możliwe, że są w stanie mnie zabić. Wszystkie się skoncentrują w jednym miejscu, także lepiej się rozejść. Jeszcze ty jesteś. Coś tu się dzieje dziwnego, ale nic się nie wydarzyło. No to jest lokacja, w której jest pewien... Znaczy, obstawiam, że człowiek grający na hardkorze cały czas ma takie uczucie. Że musi uważać na każdym kroku. No to takie jest uczucie siedząc na tej lokacji. Gdzie wiadomo, że śmierć kończy naszą wędrówkę tutaj. No i późniejsze dotarcie tutaj zajmuje na pewno trochę czasu. Na przykład w tym odcinku nie był w stanie tutaj dotrzeć. No, jak to tu wygląda? Nie wiem, czy miałem iść do góry, czy na dół, ale pójdziemy tutaj, żeby zobaczyć, co jest. Jest jakieś przejście. Tutaj, okej. Okay. No, pójdźmy jeszcze tutaj, zobaczymy, co jest u góry. Teoretycznie chyba nie powinno nic być, no właśnie. Tu nie ma nic. Dziedzictwo królów. Witam panów. Dużo was tu jest. Chodźcie. Przynajmniej częściowo. Trochę bym was tutaj może po kolei... O! Któryś mnie tam rzuca, jakiś dziad z panów. Dobra, popadali. Okej. Okay. Zginęli wszyscy. Tu jest skrzynka. Napluł na mnie czymś. Jakieś drzewa. Był taki motyw w którymś miejscu, że takie drzewa mnie biły. Albo coś takiego, co wystawało z ziemi, niby nie dało się tego zabić, a zadawało mi obrażenia. Wolę uważać. A? Gdzie nas to doprowadził w ogóle? Cofujemy się, bo się zrobiło gorąco. Wskoczyli. Jeszcze raz zamrożenie. O, jest nerwówka. Nie mówię dużo, bo koncentruję się na graniu. Nie chciałbym się tutaj wyłożyć na jakimś prostym przeciwniku. Ale... jest nerwówka. Jeszcze się coś pojawia. Tu jest jakaś szczelina, z której oni wychodzą. Czy to się da rozwalić? Czy oni tak będą wiecznie wychodzić? Nie, taka szczelina strzela do mnie. Szczeliny w ogóle się tu pojawiają. O kurde. Tu się robi niebezpieczne. O, tu jakieś macki, o, jakiś boss jest. Szlak, że trafił. Dobra. Zaczyna się robić nieciekawie. Spadamy stąd. Musimy sobie zrobić porządku troszeczkę. W sporach, które nas otaczają.
jest tu dużo. Spadę. O kurde, mnie strzelił. Dobra, spadamy. O, boss zginął. Boss się wykończył gdzieś tam sam. Boss tu zginął. Paskudy tak będą wylatywać pewnie cały czas. Te szczeliny są tu otworzone. No i one się respią na okrągło. Dobra, to olać was. Tam prędzej cię później odpuścicie. Jak będę daleko od szczeliny, to się nie będą respić. A, tylko szczelina się respi. O kurde, to się robi ciekawie. Te szczeliny podążają za mną. Tam jest boss. O, a tu jest lokacja w ogóle z bossem. No nie. One się zamykają te szczeliny, czy one muszą tak w nieskończoność ich zabijać? Czy ileś tam ich wyjdzie i w końcu się zamknie szczelina? No ja nie mogę zniszczyć. Ciekawie jest czysty. Dobra, tutaj się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, co tu się wydarzyło i skąd tu tyle tych stworów. Tam jest zamknięta lokacja z bossem na pewno. Za każdym razem za takimi dziwnymi miejscami jest zamknięta lokacja. To do mnie strzela. No dobra, idźmy tam do tej lokacji. Jak mam zginąć, to ginę. Teoretycznie powinna być lokacja z bossem. No jest. No jest jakiś król. O, jest ich dwóch. Czy dało będzie się jednego wyciągnąć? Byłoby miło, ale aż tak miło nie będzie. Kreski jakieś krwle stworów. Kupę. Chcę się tutaj zabijać, znaczy będę się zająć posami. Przynajmniej jednym, najlepiej jednym. Tu mam mniej życia, ale nie wiem, czy do niego dam radę dotrzeć do tego. Jeden zginął, okej. Okay. Teraz drugi. Znowu atakuje. Oj kurde, robisz jakieś takie dziwne rzeczy, tak? O, czekamy. Czeka na się miksturka z respi. Czy cooldown zejdzie? O, no kurde! Ja pierdzielę, no już go prawie zabiłem. Oh shit! Już go prawie zabiłem. Dobra.
O, kurde. Okej, okay, żeby wam oszczędzić całej tej drogi tam, bo muszę się wylogować, zalogować i jeszcze raz tam spróbować podejść, to spróbujemy spotkać się przy samym tym bosie. Kurde, ale było tak blisko. Dobra, zaraz spróbujemy się spotkać. Nawet to będzie chwila, dla mnie to będzie trochę grania, ale no, ale może mi się uda za drugim razem. I w taki oto sposób udało mi się za chyba piątym podejściem zabić obu. Nie wiem, czy to jest koniec. Tu jakiś fajny pierścień wypadł, fioletowy. Trochę się namęczyłem. Dobiegnięcie tutaj później nie nastręczało większych trudności, bo już po prostu nic nie zbierałem, tylko biegłem. Tylko po prostu biegłem i próbowałem tutaj dotrzeć jak najszybciej. Zajęło mi to tak... Może z pół godziny ogólnie. Wy zobaczycie tylko końcówkę. No, zawaliłem tam za pierwszym razem, no byłem tak blisko. I zawaliłem. No ale cóż. Dobra, i to jest chyba wszystko. A nie, tu jest... Tu nie wiem, czy tu nie ma jakiejś odnogi jeszcze. Możliwe, że tu jest jakaś odnoga jeszcze, może to nie koniec. To by zmieniało postać rzeczy. Bo ja tutaj nie zabijałem nikogo. Że oni tu sobie wszyscy stoją. To może nie być koniec jeszcze tej lokacji. To może nie być ostatni boss. No nic, no to będziemy podchodzić do następnego parę razy. Tego chciałem zabić, zabiłem. Nie było żadnego osiągnięcia ogólnie chyba. Nie zauważyłem przynajmniej. Także nie wiem, czy to jest koniec. No bo to wygląda, jakby tu jeszcze była jakaś odnoga. No właśnie, to nie jest koniec. Nastawiałem na to, że to będzie koniec. Bo jak widać, jeszcze jakiś boss nas czeka. Kurde, już myślałem, że... że skończę odcinek. Zrobimy tak samo jak w poprzednim, tylko że teraz będę biegł w innym kierunku.
Do tamtych już drugi raz nie będę podchodził, bo nie ma już takiej potrzeby. Wypadł jakiś fioletowy pierścień, fajnie. Teraz ty jeszcze tutaj. Ten się podniesie, może się podniesie, ale nie będę koło niego przychodził, to się nie podniesie. On już się podniósł, skubany. Zresowała mi się odporność na truciznę ogólnie, na krwawienie. No i ten drugi boss, który tam był, nie zadawał mi aż tak dużych obrażeń, bo było krwawienie. Odporność na truciznę ma w tym momencie, o, trzecia część, ma w tym momencie na 90% aż. Także bardzo dużo. Tutaj te zakichane stwory, które się pojawiają w nieskończoność. O, wlazłem w jakąś grupę przeciwników. No tu jest boss jest w ogóle. Kurczę, biją mnie mocno. Wrażające jest to, że te stwory się respią na okrągło. Ja to ogólnie to nie muszę ich wszystkich zabijać. Nie mam takiej potrzeby ich zabijać całych wszystkich. No. Chodzi o to wejście. A tam jest wejście. A gdzie jest wejście? Dobra, bo tu coś mnie biło mocno. Tam jest jakiś boss, jeszcze jeden. Właśnie ten. Oj, zginę zaraz. No i mnie zabiła. Okej, jestem tak mniej więcej w tym miejscu, w którym tam wchodziłem tutaj do tego, do tej miejscówki. Tu, w której zginąłem poprzednim razem. Spróbujemy jeszcze raz do tego podejść, bo wydaje mi się, że ten grobowiec się tylko kończy się znacznie długo. Tylko, że tu się dużo dzieje. Nie wiem, czy tu jest jeszcze jakiś boss, czy nie. No tamten nas zabił. Ale mówię, tu się dużo dzieje. To się wylosowało, w ogóle nie potrafię. Potwory są bardzo, bardzo odporne na efekt kontroli, ale poruszają się dużo wolniej. Mają wzmocnione odbicie obrażeń, ale posiadają zredukowany pancerz. No, tak. Na dwoje babka wróżyła. Dobra, ciebie uruchommy. Weź tu, chodź. Nie chcę się uruchomić. No, nie chciałbym ich tu wszystkich wyciągać. Już ich porobiło dużo wcześniej, no i przez to zginęliśmy. Jeszcze tutaj zobaczmy. To na trzecia. Dobra. To jest wyjście, ale nie wiem, czy to jest wyjście. Nie, szaleństwo Margoneta, wejście to, oj kurde, to tam jest wejście do bossa głównego. No dobra. A tu nas czeka główny boss. Do którego będę też musiał pewnie podejść z 10 razy. No okej. Okay. Wchodzimy. Malutku. Czyścimy wszystkich.
Kolej Magoneta w grobowcu Heretyka. No ja mam takie zadanie ogólnie rzecz biorąc, że ja go tutaj gdzieś muszę pokonać. To jest spłacanie długu tego kolesia, którego wzięliśmy przedmioty, no i stwierdził, że w pewnym momencie będziemy musieli spłacić dług. Ale gdzie to jest, to cholera wie. Gdzie to jest, to nie wiem. Ale obstawiam, że to będzie gdzieś tutaj. Nie zwiedzą. O, wyskoczył boss tam z tyłu za plecami. Oleję go, bo on jest mocny dosyć. Jak nie będzie za nami szedł, to go zostawię w spokoju. Nie zależy mi na tym, żeby tu zabijać wszystkich. Zależy mi na tym, żeby dojść do tego bossa i jego zabić. Jak się uda. Cofajmy się. Tu oczywiście za dużo dzieje. Jest kolejny ten szlak, by trafił. Tutaj będzie ciężko. Chodźcie, niech przyjdą wszyscy. Poza tym bossem może. Jeszcze tak może damy mu radę. On się tam pojawił z tyłu za plecami. Wycofujemy się. Jednego zabiliśmy, no może i drugiego damy radę zabić. Już takiego jednego zabiłem. No, ale też mnie jeden zabił. Jakieś niedobitki się pojawiły. Okej, to pozbieramy. Tu się otworzyła ta szczelina, która się nie zamyka. Przez to, że mam pocięty odcinek, to nie wiem ile on tak naprawdę zajmie. Pewnie dużo. Kolejny ten koleś się pojawił. Ominiemy go, bo nie wygląda na to, żeby to jakoś na zdrowie wyszło. Aj, nie w tą stronę poszedłem w ogóle. Dobra, my tu w ogóle będziemy omijać wszystko, jeśli się da. Tak jak to zrobiłem... Aha, tylko gdzie tu jest przejście? Tak jak to zrobiłem biegnąc tutaj. Tu jest jakaś podejrzana skrzynka. Jest jakiś boss. Tak, to nie ominę pewnie. O kurde, ale i tu jest. To powiem wam, że tu jest ciekawie już. Skrzynka jest zamknięta. No to tutaj to ich nie pokonam w taki sposób. Czy to jest wszystko tu? No nie, tu są jacyś bossowie. A, to się zamknęło. No dobra, czyli musimy walczyć. Albo zginąć. Okej, okay, jestem jeszcze raz w tym samym miejscu, czyli na początku tego szaleństwa Morganeta. Ostatni raz tutaj jestem. Chyba poddam ten grobowiec, bo nie wiem, czy ja jestem w stanie tu cokolwiek zdziałać. Nie idę tam, gdzie ta lokacja się zamyka, gdzie te bossy są, bo tam nie jestem w stanie nic zdziałać. Jest ich trzech. Obstawiam...
że to nie są... O, ci się pojawiają co chwilę. Że to nie są te... Nie jest ten Margonet, ale nie wiem, gdzie on ma lokację swoją. Stawiam, że może być gdzieś tu. O, na przykład, bo tu jeszcze nie byliśmy. Tutaj sobie ich zamrożę. Biegnę przed siebie. O, tu jest kupiec. No, ale tutaj to my to i tak nic nie ogarniemy. Za dużo ich na siebie ściągnąłem. W tym momencie. Spróbuję tutaj troszeczkę ich pozabijać. Tu nie ma żadnych bossów. Może się uda. Dobra, jest bohater. Nie jestem w stanie, tutaj patrzcie, co się wyprawia. No patrzcie, co tu się wyprawia. Wiem, że powinienem ich po kolei powybijać, a nie wszystkich naraz. Nawet do kupca nie mam jak podejść. Bo jest ich tu zdecydowanie za dużo. Dobra, spróbuję ich po kolei, może się uda. Chciałem przynajmniej kupca tutaj zaliczyć, bo... No bo dobrze by było. Nie muszę wszystkich tych bossów tu zabijać. Znaczy, w ogóle mi się nie uda chyba. Jeszcze idą, dobra. Jeszcze zanim kupimy cokolwiek to... Spróbuję do tego Margoneta podejść. Jeden raz. Uda się, to się uda. Nie uda się, no to cóż. Odpuszczę ten grobowiec. Może jakbym tutaj przyszedł na przykład na 80 poziomie, to by było łatwiej. Bo tak było z tymi lokacjami. Gdzie jak przychodziłem na wyższym poziomie, to było zdecydowanie łatwiej. Ale... No, nic na to nie poradzę. I tak wiem, że będzie jeszcze jeden odcinek, także jeszcze jeden odcinek z Grimdowna będzie. Będzie... Przede wszystkim będę czytał w nim. Bo mam tyle rzeczy naznajdywanych, że będę w nim czytał. Dobra, panie kolego, dotarliśmy do ciebie. Chciałem zobaczyć, co ty masz tutaj. Nie masz nic. Ty nie masz kompletnie nic. Nawet zwojów żadnych nie masz ciekawych. I na dodatek nic u ciebie nie można sprzedać. Kreptona. No to weźmiemy, bo to jest do kościanych kluczy, ale to... Już tak mi to nie będzie potrzebne. Ty się uruchomisz? Nie. No i co? No i tutaj jest... Jeszcze dużo tych stworów. Chodźcie, spróbuję was tutaj troszeczkę potępić jeszcze, no was mogę zabijać. Najgorsze są te z tymi mackami. Te z tymi mackami, no to już są już takie, gdzie... Znaczy on ma czaszkę nad głową w ogóle, także nam zagraża dosyć mocno, a jeszcze tworzy macki. No jestem w stanie zabić jednego, jeśli jestem sam na sam i się skoncentruję mocno. No i teraz tak, w którą stronę? Już mnie atakują. Zatem odcinek wyjdzie strasznie, strasznie długi, jak tu będę siedział. Jeszcze. Bo nie wiem, ile teraz już ma. Będę musiał to pociąć jakoś sensownie. Także to jest ostatnie podejście do tego. Chciałem bossa w ogóle zobaczyć tylko. Nawet jeśli go nie pokonam, to chciałem go zobaczyć. Może się to uda. Tu są macki, tu już widzę, że są macki, także będzie trzeba uciekać. Tylko nie wiadomo gdzie. Gdzie to biec. Jakbym wiedział, gdzie biec, to bym od razu biegł do tego bossa. Tu jest jakaś Kasjana. O, tu się ładowałem. Nie no, ta lokacja jest naprawdę strasznie upierdliwa. Wstawiali tu masakryczną ilość wszystkiego, co się rusza. Nie zadaję aż takich obrażeń, żeby ich tutaj pozabijać jakoś sensownie, szybko. Dwóch bossów pokonałem, no. Zajęło mi to kupę czasu, ale udało się. Ale teraz to już
Nie jestem w stanie tej lokacji wyczyścić. Znaczy, ja bym się uparł i siedział bardzo długo nad tym, to może... Może by się udało. Ale czy mi się chce? Tutaj o, te szczeliny się otwierają. Psy wypadają cały czas. To też jest bardzo fajnym gadżetem. Bo non stop mnie atakują. Nie jestem w stanie się od nich opędzić. Pozbieramy wszystko. I co? No nie wiem, gdzie dalej iść. Tam gdzieś trzeba iść. Ty się obudzisz? Jak przejdę koło ciebie? Nie, ale ty się obudzisz. Okay. Tam jest tamten boss i nie chciałbym go w ogóle dotykać na ziemi. Najlepiej, żeby w ogóle za mną nie poszedł nigdzie. I go. Są schody do góry. Tego tu ominęliśmy ładnie. No jest chyba główny zły. Także go zobaczymy, no i umrzemy tu prawdopodobnie. Gotowi jesteście. Wy to na pewno, a ja nie bardzo. O. Kim jesteś? Dlaczego nie mogę w ogóle cię dotknąć? O szlak, co ty tu robisz? Bandyto. No, gdzie jesteś? Zostawił się za jakimiś... odnóżami i zniknął. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ucieknijmy kawałek. Biegnie za mną. Kurde, natworzył sobie jeszcze kolegów. O ja pierdzielę, no to tutaj to jest w ogóle sieczka. Jakiś miniboss jeszcze, bohater jeszcze jakiś się pojawił. Nie no, nie mam szans tu z nimi. Nie mam szans tu z nimi dwoma. W żaden sposób. Ciekawie ilu jeszcze ich stworzy. Nie, bo on do mnie nie przeskakiwał. Oj, dobra. Zobaczyliśmy wielkiego Morgoneta, czy Morgoneta, czy jak on tam się zwie. Morgonet. Nie jestem go w stanie tam pokonać. Na chwilę obecną się poddaję. Kończę ten odcinek. Jeszcze będzie jeden odcinek z Grimdowna. Jego sobie odpuszczę. W następnym odcinku zrobimy przegląd. Przeczytam wszystko. Zajmie mi to pewnie z dobre pół godziny. A dostarczymy jeszcze tutaj ten relikt do tych dezertorów, bo tego nie zrobiłem. I... będziemy podsumowywać całego Titan Questa, chciałem powiedzieć, Grimdowna. Tego Morgoneta nie jestem w stanie tam ogarnąć na chwilę obecną i nawet nie będę próbował, bo widzę, co tam się wyprawia. Także bardzo ciężko by było. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, bo mówię, ten odcinek wyszedł bardzo długi, ja go muszę jeszcze poskładać, także na dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że się podobało. No, wbrew pozorom, ten grobowiec jest trudny, jest rozległy. Doszliśmy do ostatniego bossa, nie udało się go zabić, no życie. Ale i tak wydaje mi się, że dosyć daleko tam zaszedłem. Dobra, kończę, nie przedłużam, bo na pewno wyszedł bardzo długi odcinek, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!